Z nami kolejny gość, ponieważ o lampach rentgena mówimy nie bez przyczyny. Doktor Grzegorz Jeziorski, witamy. Dzień dobry. Z nietypową pasją. Tak. Naukowiec z nietypową pasją. Kolekcjonuje pan lampy rentgenowskie. No, tak się złożyło, że z promieniowaniem rentgenowskim i nie tylko jonizującym izotopami jestem związany zawodowo od ponad 40 lat. Ale sam pomysł zbierania urządzeń, jakimi są lampy rentgenowskie, no, to powstał w pewnym momencie i od ponad 13 lat i od tego czasu poświęcam się całkowicie, można powiedzieć, gromadzeniu. Panie doktorze, bo tych lamp jest mnóstwo w pana kolekcji. Jest. Jest to uznawana w tej chwili za największa kolekcja lamp rentgenowskich na świecie. Ile? Około 1000. Niepowtarzalnych. Gdzie pan to mieści? No jest to w tej chwili ponad 200 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej na Politechnice, dwa duże pomieszczenia. To rok, dwa lata temu było otwarcie, tak? To dobrze pamiętam? No, teraz będziemy obchodzić już pięciolecie. Czas leci. Nie, no to czas leci. Miałem przyjemność być na otwarciu. Nie sądziłem, że to już tyle lat. Wtedy było znacznie mniej. Przez te lata cały czas pozyskujemy, można powiedzieć, z całego świata. Bardzo nietypowa pasja, bardzo nietypowa kolekcja. Ludzie zbierają znaczki, dzwonki, gwizdki. Tego do klasera nie włożymy, nie? No właśnie, nie. A skąd pomysł na zbieranie rentgenowskich? Zaleta właśnie tej kolekcji polega na tym, że są w świecie znane tego typu kolekcje czy muzea, ale one są najczęściej związane albo z medycyną, bo my wszyscy kojarzymy prześwietlanie z medycyną, więc przy okazji historii medycyny eksponuje się aparaty rentgenowskie i są takie znane muzea w świecie, w Belgii, we Włoszech. Natomiast ta kolekcja na Politechnice jest z tego względu unikalna, że ona zawiera eksponaty, czyli lampy rentgenowskie z różnych zastosowań, a my sobie nie zdajemy sprawy w tej chwili, że to promieniowanie rentgenowskie jest wszędzie. To znaczy? Począwszy od medycyny, którą kojarzy większość ludzi, poprzez przemysł i to dzięki właśnie rentgenowi mamy takie bezpieczne samochody. Wszystkie elementy silnika, opony, felgi są prześwietlane i mówię o tym w Polsce. Mamy coś bardzo takiego? Dużo. Ja niedawno to jest przy produkcji, tak? Przy produkcji. Mhm. Ja niedawno miałem okazję szkolić personel jednego zakładu, gdzie było uczestników 50 operatorów rentgenowskich w jednym zakładzie, który produkuje właśnie między innymi felgi, a więc przemysł samochodowy. Do tego szeroko pojęte security. To już nie tylko przejścia graniczne. Nie tylko walizki na lotnisku. Nie tylko przejścia graniczne lotniska, ale to jest kancelaria Sejmu, premiera, sądy, prokuratura, muzea. Już w Polsce również muzea posiadają tego typu skanery, urzędy pocztowe. Ambasady, no można by wymienić bardzo dużo. Czy to jest szkodliwe? Nie, no bo pan na przejściach granicznych w tej chwili takim powodem, gdzie Unia Europejska przez długi czas blokowała skanowanie osób, bo mówimy pytanie o bezpieczeństwo, bagażach, czyli o prześwietlanie nie bagażu, ale osoby jako organizmu żywego. Powodem były tylko względy, powiedzmy, naruszenia prywatności, bo możemy pasażera rozbierać dokładnie. Natomiast same dawki są tak małe, że można by zgodnie z przepisami być 1000 razy prześwietlanym na lotnisku, żeby dostać taką dawkę, która jest dawką dopuszczalną dla... 1000 razy w ciągu? 1000 razy w ciągu roku. To jest po prostu niemożliwe. Te szpitalne sytuacje, jednak ubieramy ten taki... No one dzisiaj też są, znaczy można powiedzieć tak, że mamy przepisy dotyczące stosowania promieniowania generalnie niejonizującego są tak wyśrubowane dzisiaj, że no, już dochodzimy do pewnych absurdów, można powiedzieć. Dzisiaj wzięcie do ręki notatek Marii Curie-Skłodowskiej powodowałoby przekroczenie rocznej dawki. Takie są ostre te wymogi. I to, że w szpitalach jest to stosowane, może i dobrze, zimne, ale te dawki są tak małe, że naprawdę, ja jako przykład podam, ojciec lampy rentgenowskiej, znany wynalazca Coolidge, amerykański, który był twórcą właściwej lampy rentgenowskiej, opatentował 82 lampy. On te wszystkie lampy badał, testował, uruchamiał. Dożył 102 lat. To świadczy, oczywiście te dawki były dużo mniejsze. Tam, gdzie jest to wszystko pod kontrolą, jest bezpieczne.
jest bezpieczny. Ta pierwsza lampa, którą pan pamięta, jeszcze kojarzy? Tak, tak, pamiętam ją dobrze, więc ona wiąże się z powodzią w 97 roku. Mianowicie wtedy zalało nam laboratorium, gdzie był aparat rentgenowski w elektrowni Opole. Musieliśmy, aparat był przez to uszkodzony, wymieniać tą lampę i ta lampa tak stała przez jakiś czas u mnie na biurku. Potem przyszedł taki moment, że chciałem studentom pokazać taki ciekawy metal, beryl, rzadki metal. On występuje właśnie tylko w lampach rentgenowskich, na to okienko. Liczba atomowa 2. Tak? Chyba tak. O, rany. Cztery. Ach, ale to jest tak. Wodór, hel, lit, beryl, tak? Cztery. Kiedyś na pamięć umiałem. To jest najlżejszy pierwiastek metaliczny, z którego możemy wykonać metal. I to dostałem wtedy, poszukując tego berylu, dostałem trzy następne lampy, które mi pokazały, że ta lampa, która w książkach, w publikacji, w literaturze jest pokazywana zawsze tradycyjnie, może się bardzo różnić. I dzisiaj te lampy się tak różnią, jak mówię, daleko nam jeszcze do pozyskania wszystkich typów, ale mamy ponad około tysiąca. Ta lampa jest nowa, nowoczesna, czy to jest jedna ze starszych? Znaczy, jest to taka konwencjonalna lampa, do dzisiaj zasada nie uległa zmianie i można się właśnie dziwić temu, że to jest taka prosta konstrukcja składająca się z dwóch elektrod umieszczonych w próżni, do których tylko trzeba przyłączyć bardzo wysokie napięcie, a mimo to ta prosta konstrukcja posiada tyle rozwiązań. Ta ilość rozwiązań wynika właśnie z tych różnych zastosowań. I to chyba ja nie skończyłem o tych zastosowaniach. Ale proszę Państwa, przede wszystkim to, o czym my nie wiemy, dzisiaj przemysł spożywczy, nasze wszystkie produkty, począwszy od tego, co jemy, co pijemy, są prześwietlane. I my o tym nie wiemy. Producenci nie są zobligowani do umieszczania informacji, że to było prześwietlane. Mm-hmm. Tam chodzi głównie o zawartość ciała obcego, wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, ale służy to także do liczenia, ważenia, mierzenia tłuszczu. Na przykład firma Tarczyński cały proces produkcyjny mięsa opiera w oparciu o rentgena. To jest niesamowite po prostu. Co prześwietla 100% tutaj produktów. Produkty dla niemowląt były obligatoryjnie prześwietlane, bo te pozostałe to jest kwestia, powiedzmy, to się pojawiło w momencie, jak te sklepy wielkopowierzchniowe postawiły te ostre wymagania, że firmy w tej chwili praktycznie, mówię, 90% produktów żywnościowych, nawet wyroby piekarnicze, wszystkie browary mierzą poziom płynu w puszkach przy pomocy rentgena. Także... Przypomnijmy, pana kolekcja Muzeum Politechniki Opolskiej. Muzeum Politechniki Opolskiej. Można przyjść, zobaczyć. Można przyjść w każdej porze, zobaczyć na miejscu. Pięknie panu dziękujemy w takim razie za wizytę w studiu.